so much. I hope we will see you in the Low Pass. Inshallah. Inshallah. Stay safe. Right. Yes. And Simon, thank you so much. No problem. I hope we will not see you in the Low Pass. Enjoy your journey. Yeah. I don't know so. You are great, guy. We stay somewhere. Yes, safe travel. We miss you. Bye bye! Bye guys! Spędziliśmy dwa dni w Islamabadzie, w cudownym towarzystwie, w Coyote Trail i w końcu jedziemy na Karakoram Highway. Także wiele przed nami, przed chwilą byliśmy bardzo nisko, już się wspinamy, prawie 1000 metrów nad poziomem morza. Jedziemy zobaczyć te piękne góry. Jedziemy dzisiaj do miejscowości Naran i prawdopodobnie tam spędzimy noc. Zobaczymy, o której dojedziemy. Myślę, że dużo pięknych widoków przed nami.
co, to pada deszcz? Tak. Zimno, to windstopper. A mam mokrą dupę całą. Dolała mi się woda z plecaka, bo go źle zamknąłem. A nie chcę zakładać kurtki, bo rano będę chciał założyć kurtkę pewnie, bo będzie zimno. Więc założę sobie to jako windstopper. 1,5 litra wody się na mnie wylało. Ale już jest, nie wiem, chyba 16 stopni. Dzisiaj było 40 rano. Jesteśmy w miejscowości Naran, właśnie wyjeżdżamy z hotelu, jedziemy do miejscowości Minapin. Tam chcemy spędzić noc, przed nami 300 km, ale może się to być okazać jakieś 9 godzin jazdy. Myślę, że widoki już będą piękne, przełęcze na pewno zachwycające, także pakujemy się i ruszamy po śniadanku, po kawce przed siebie na północ. Czerwonego chcę. Badaj do dzioba. To ja ci tak powiem. Masz mokre skarpety? Zrobiliśmy już jakieś 60 km. No widoki są naprawdę obłędne. Na początku było trochę tak, powiedzmy, bałkańsko, może też trochę austriacko, ale szybko się to przerodziło w dużo lepsze, moim zdaniem. Jesteśmy na wysokości 3458 w tym momencie. Jedziemy dalej na północ w stronę miejscowości Chilas. Zrobiliśmy sobie mały postój, żeby zmienić rękawice, żeby napić się wody i za chwilkę jedziemy dalej. I zrobić siku, Monia krzyczy na interkomie, gdzieś tam sobie kuca w tym momencie i mnie podsłuchuje. Cześć słodziaki, hejka, cześć, 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 okej, okay. Super. Co tam słodziaki,
Piąteczka. Jeszcze raz. Piąteczka. Piąteczka. Okej. Super. Ile dzieciaków? Kaczy będzie je rozganiał. Hello. Cześć, chory jesteś? Chcesz Strepsils? Hello. Very good, thank you. Nie bijcie się, dzieci. Dojechaliśmy do miejscowości Minapin. To Minapin, jesteśmy w hotelu. Jesteśmy... Nie wiem, jak się nazywa. Oshotang? Central Karakoram National Park. Jeszcze nie? Myślałam, że już, bo jest tak ładnie, że myślałam, że już. Nie, chyba jesteśmy w tym parku narodowym. No właśnie, to co mówisz, że nie. Ale hotel się nazywa Oshotang Hotel. Oshotang Hotel. Patrzcie tam. W ogóle jaka jest góra. Wszędzie są takie szczyty oświeżone. No jest super. Jest bardzo ładnie, ale jest już trochę zimno. No jestem chora dalej, Borek coś pokasuje. Zaczynam lekko kaszleć. Więc jego woda w gaciach niestety nie wyszła mu na dobre. Nie, bo nawet się nie całowaliśmy, to nie. Nie? Całowałem cię, jak spałaś. A, no Boże. I teraz będzie na mnie ten... zwalał winę, że ja go zaraziłam. No i jesteśmy w hotelu, Sanulach nam go polecił. Mamy nadzieję, że będzie dobre jedzenie, bo jesteśmy mega głodni. Jedliśmy tylko dwa jajka na śniadanie i jakiś popcorn po drodze. No i może zjemy sobie... Mało zjedliśmy dzisiaj, strasznie. I może zjemy tutaj sobie jakąś kolację, bo chyba już mi się nie chce nigdzie iść i... Hello, dostaliśmy herbatkę. Coś... Welcome tea. Welcome yes. tea. Thank you so much. Mamy welcome Hello. Tea. Thank you so much. It's green tea? No, it's not green. Okay. You like rose? Yes, rose. Rose tea. Okay. Very good. Thank you so much. You are welcome. Thank you. No, dostaliśmy herbatkę na powitanie. No i co, idziemy tam. Rozgrzać się, zanieść ciuchy, przebrać. No,
zjeść kolację przede wszystkim. Tak. I było pięknie dzisiaj. Zrobiliśmy 300 km z miejscowości Naran do miejscowości Minabin. I przez te 300 km jechaliśmy pasmem gór. Najwyżej byliśmy na 450, potem niżej, potem wyżej. 3000, 1000, no. 800, 2000. No, widoki teraz były nie wiem dzisiaj. Gdzie jesteśmy, ale wow. Było wow, petarda, tak, widoki. Tak. No. Naprawdę cudownie, coś pięknego. Cudownie. Aż było. Ja molestowałem przycisk od GoPro. Tak, włącz, ja tylko słyszałem. Cały czas ten dźwięk od GoPro u niego chodził. A mi się aż ja wcale nie, bo ja nie mam głosu i nie mówię do niego praktycznie wcale, on cały czas gada. A mojego GoPro się nie chciało już pod koniec włączyć, więc nagrywaliśmy trochę z telefonu. No i myśleliśmy, że dzisiaj nie damy rady zrobić tych 300 km, ale ogarnęliśmy tak. Przed zmrokiem, więc jest droga spoko. Potem zmieniła się w lepszy asfalt. I było no, fajnie, sprawnie. Bo na początku to tak było, no, średniawo, więc myśleliśmy, że jak będzie taka cała droga, to nie ma szans, żebyśmy dojechali. Ale trochę nadgoniliśmy teraz, no i... A jutro mamy tylko 40 km według planu. Tak, musimy planu. To w ogóle musimy to sprawdzić, sana, bo nie wiem, o co tu chodzi. Bo, ale rzeczywiście tak będzie. No, może będą aż takie wertepy? Zobaczymy. Albo aż takie widoki, że tak. Będziemy ciągle tylko stać i robić zdjęcia. No, dobra. To zdrówko. Idziemy do środka. Idziemy się rozgrzać. Otwórz to, jak możesz. Nie popatrz się. Nie popatrz się. Oh, thank you. Thank you. Mamy właśnie lokalny przysmak, czyli kozinę duszoną w garnku. Ja się tak duszyłam. Daj mi chusteczkę. Słuchaj. Nieźle. Co to masz? Właśnie nie wiem, co to jest. Pan przyniósł coś w oleju głębokim. Myślałam, że to jakiś rosół czy coś, bo może słyszałem jak tak herlam. Ale to jest deser, który zamówiłem. To jest kotlet mielony. No ciekawe. Smażony w głębokim tłuszczu. Pachnie jakimś zbożem albo czymś. Zamówiłeś, będziesz jeść. Nie, dobra. Dostaliśmy deserek. Deserek nie jest rewelacyjny, ale wiem, co to jest. Pan mówił o jakiejś pszenicy. W ogóle pachnie jak brzeczka piwna, jak z tego coś robi się piwo. Gotuje się zboże po prostu. To ma taki sam zapach. I to jeszcze zostało usmażone. To jest głęboki olej. To ciasto jest tutaj. I po prostu się z dna wybiera z tego oleju i je. Także smacznego. Ja tego nie zjem, to jest w ogóle... To się podzielić z kimś. Mhm. Dobre? Nie. Dziwne. No ciekawy smak, ale no nie mój. Jest słodki. Czuć zboże rzeczywiście. Ale jak ktoś robi kiedykolwiek piwo sam, to jest jak brzeczka, to smakuje i pachnie jak brzeczka piwna. Chału nie ma. A dupę może urwie jutro. Oby nie. Dziękuję. Czerniejewska znowu. Sranie. Właśnie wstaliśmy. Idziemy na śniadanie. Borek niesie mi torbę. Bo ja jestem bardzo chora. Hej. Hello. Hello, hi. Więc nie mogę dźwigać. Co nie? Niesiesz mnie, bo jesteś bardzo troskliwy. Tak. Dlatego. Lucy to wyjęłaś. Tak. I idziemy na śniadanie zjeść. Mam nadzieję, że nie będzie kozy na śniadanie. Ale była dobra. I nie mieliśmy żadnych rewolucji żołądkowych, więc naprawdę spoko. O, wow. Widzisz tą górę? Tam. Nie wiem, czy widzicie, ale no jest mega. O, jest mój przyjaciel Kotełek. Cześć. Cześć, Kotełku. Wczoraj też nam towarzyszył. No więc zjemy śniadanie. Hello. I... no i jedziemy dalej. Niby dzisiaj mamy 40 km według planu od Sanek, ale stwierdziliśmy, że chyba pojedziemy do pasu, bo nie jest daleko. No może coś tam nadgonimy trasy, no chyba, że tak będzie przepięknie, że po prostu zostaniemy i... O Jezu, jak tam ładnie.
Widzicie? No jest po prostu cudownie. Z każdej strony, gdzie się obrócisz, to piękne góry, więc naprawdę wow. Jemy właśnie śniadanie. Dostaliśmy naleśniki z dżemem z moreli. Mamy też kozie masło do spróbowania, herbatkę, no i taki widoczek na górę, tak jak tam widzicie. Tam jeszcze jest za drzewami, tam się prześwituje białe. To jest góra ośnieżona, nie chmury. Także no jest super widoczek, fajna okolica. Tam są jurty. No jest bardzo ładnie tutaj. To miejsce jest bardzo fajne. Pokoje takie są, ale miejsce bardzo ładne. Tak, proszę pana? Mi się pokoje bardzo podobają. To tobie się wszystko podoba. Bo nie ma inny standard. Tak, luksusu. Mam inny standard. Ty mógłbyś spać w chlewie i byłoby git. Jak była woda? Zastanawiacie się pewnie, czy przesadzam z tym standardem pokoi. Nie, ja serio spałam w dużo gorszych warunkach, ale jeśli, kurde, nie ma szyby w hotelu, gdzie ta szyba powinna być i biorą hajs tak jak za hotel, w którym ta szyba powinna być, a jest karton po mleku, soku, mleku i tam jest jakiś karton, no to sorry, winę tu. Ale zobaczcie, jakie łóżko jest ładne. Tak, łazienka, jest ładne. Ciepła woda, jest wygodne. Wczoraj nie było ciepłej wody, polazłeś rozebrany i wróciłeś rozebrany i się ubrałeś z powrotem. To już było za późno, ale rano była, jak wzięłaś, była ciepła i rano była ciepła. Nie, no ogólnie łóżko super, wygodne. Tak, łóżko super, ciepła, kołdra, łazienka, koce. Kibelek europejski. Spaliście się. Mi się podoba. No to ja więcej nie potrzebuję. Nie, no jest okej, tylko chodzi o to, że no nawet... O, jest dobrze, że nie czujecie tego zapachu, bo worek był w kiblu przed chwilą. Tylko chodzi mi o to, że brakuje szyby, no halo, nawet jest kurde. Wiatrak jest, zobaczcie, wiatrak. Nie wiem po co, jak nie ma szyby. Kiedyś ale, była na pewno. Ale ogólnie, no... Posłuchaj się. O, jestem zasłona na drzwi. No ale ogólnie jest bardzo ładnie. Tam mamy taki park i tam możemy sobie zjeść i naprawdę jest bardzo fajnie. Tam jest... Jezu, widzicie tą górę. No, sztos. I tam też są góry. Tu. Także, no naprawdę jest bardzo ładnie. Za hajs starej baluj. Tak. Czyjej, twojej? Mojej. Mój hajs, nie mojej mamy. Przecież ja jestem starsza od ciebie, główku. Do widzenia. Ej, ale dostaliśmy 200 zł od moich rodziców, więc poniekąd w sumie miałam rację. Tak, 200 dolców. O. Jest godzina 11. Pospaliśmy, zjedliśmy pyszne jedzonko, wczoraj pyszną kolację, dzisiaj cudowne śniadanko. Jedziemy dalej. Jesteśmy w miejscowości Minapin i dzisiaj chcemy dojechać do Karimabadu lub do Pasu. Zobaczymy, gdzie dojedziemy. Mamy blisko, raczej to będzie lajtowy dzień. Liczymy na piękne widoki, ale już niektórzy nam piszą w komentarzach, ci co tu byli, że na bardziej na północ będzie tylko lepiej, a już jest niesamowicie. Także ciśniemy dalej. Hotel Oshotang. Polecam, w miejscowości Minapin. Tylko bierzcie ten pokój, który będzie miał szyby. Albo jurty. No to git. Uwaga.
Zrobiliśmy tylko 3 km i widoki są po prostu niesamowite. To co jest za mną, to jest jakiś kosmos. No, to jest po prostu coś niesamowitego. Patrzcie na to. No, Jezu, to jest no przepięknie. Już mogłabym tu zostać, siedzieć i patrzeć na to bez końca, naprawdę. Jeszcze. I ta błękitna woda, no kosmos jakiś po prostu. Jest turbo, no turbo. Wow. Jedziemy na północ Pakistanu cały czas drogą N35, czyli Karakorum Highway. Widoki są po prostu niesamowite. Jest to jedna z najwyżej położonych, utwardzonych dróg na świecie. Jest po prostu obłędnie. Wszędzie ogromne góry, piękna, czysta, krystaliczna, błękitna woda. Dobra droga, dobry asfalt, teraz trochę tuneli. No po prostu jest niesamowicie. No chyba must have taki motocyklowy bym powiedział, ale jeszcze wiem, że dużo przed nami, więc jeszcze będę bardziej zaskoczony na pewno, także ogień!
właśnie w pasu i będziemy jeść burgera z jaka. Także jak pozdrawiamy. Moli nie zjemy z jaka, ale burgera z jaka to i owszem. No i mamy takie piękne widoczki i tam. Także no jest po prostu przepięknie. Zobaczymy, czy burger będzie mega dobry, tak jak mówili. I jeszcze spotkaliśmy rowerzystów z Włoch po drodze, teraz kilkanaście kilometrów temu. I mówili, że tutaj właśnie naprzeciwko tego burgera serwują jakieś bardzo słynne wśród rowerzystów, gdzieś tam pewnie na grupach, ciasto. No ale nie wiem, nie widziałam tego z drogi, więc zobaczymy, może coś tam zjemy. Co tam, Monia, wcinasz? Burgera z jaka w pasu. Może go zobaczę jutro na przemianie. I przeproszę. Cicho, kubata. Że jem jego brata. Na poziomie mówiłam u siebie na telefonie, że będziemy jeść. A teraz powiem, że już zjedliśmy. I co mam jeszcze? Jak ci smakowało? Nie, no było bardzo dobre, taki ciekawy smak. Ale było trochę suche, mogłoby być więcej sosu. Ale ogólnie, kurczę, no naprawdę fajnie. Czekaj, jeszcze ja. I kosztował 1500 rubli, czyli to byłoby 4 jakieś... dolary? 4 dolary, coś w tym stylu. Więc naprawdę cena bardzo przystępna, jak na takie niby bardzo znane, no bo tak słyszeliśmy, miejsce tutaj w pasu, więc naprawdę spoko. Tak, na pewno bardzo ciekawe mięsko. Krówka jak krówka, ale nie inaczej trochę smakował. Jadłem jeszcze kiedyś w życiu burgera z bizona. To z jaka jest lepszy na pewno niż z bizona. Tak porównam. Zjedliśmy i jedziemy dalej na ciastko do Glacier Breeze Cafe, coś takiego. Powiedział nam o tym rowerzysta z Włoch, który nas wyprzedził. Tak, wyprzedził nas rowerzysta z żoną z Włoch. Goodbye. It was nice to meet you. Thank you. Safe travel. Yeah, thank you so. Jedziesz? Mamy taki deserek z takim widokiem. Ciasto z morelami, sok z moreli, ciasto orzechowe i kawka. Po prostu żyć nie umierać. Dzisiejszy dzień jest najlepszy ever. Także przejechaliśmy 20 metrów od burgera tutaj i jemy znowu. Pomimo tylu trudności, którymi była ta pakistańska eskorta, te surowe klimaty, ogromne temperatury, to w sumie się w końcu bardzo cieszymy, że dojechaliśmy tutaj na północ Pakistanu, czyli Karakorum Highway, droga N35. Po prostu widoki wynagradzają wszystkie dyskomforty, które nam towarzyszyły przez ostatnie 2 tygodnie. I mega się cieszymy, że przyjechaliśmy po prostu tutaj na 2 miesiące, że tyle czasu się nam udało wygospodarować. Jest po prostu obłędnie. No, każdy zakręt to jest po prostu nowy, piękniejszy widok i no kurczę, no wow, naprawdę, no chyba oboje byliśmy w dużej ilości miejsc na świecie, ja też byłam w Azji już na tym Pamirze, ale no tutaj powiem wam szczerze, że no kurde, przechodzi to najśmieszne oczekiwania moje i no jest przepięknie, naprawdę jest przepięknie i myślę, że jeśli będziecie mieć możliwość jakąkolwiek, to trzeba tutaj przyjechać. Nie, bo to nie jest tak, że to trzeba odhaczyć. To po prostu trzeba zobaczyć na tak, własne oczy. Aczkolwiek też cieszymy się, że przyjechaliśmy tu na kołach, bo zobaczyliśmy inny Pakistan niż jest na dole. I myślę, że gdybyśmy przyjechali tylko tutaj, na przykład przylecieli samolotem do Islamabadu i z Islamabadu przyjechalibyśmy tu, żylibyśmy w takiej bańce, że, tak, że ten kraj jest tylko cudowny i piękny i miły i ludzie są tylko cudownie nastawieni, tak, i nie ma tu żadnych problemów,
No a jest inaczej w całym kraju, a tu rzeczywiście jest turystycznie i super, że jesteśmy w takim okresie. Jest chyba dzisiaj 4 lub 5 października i praktycznie nie ma turystów. No spotykamy jednostki, na drogach jest pusto, w hotelach jest pusto. Tak, no także... duża część też jest w ogóle pozamykana i restauracji, i jakichś takich no, barów i guest house'ów, hoteli, także naprawdę jest już tu grubo po sezonie, że tak powiem. Tak mi się wydaje. Się. Ale dla nas to jest plus, także no. Rzeczywiście fajna data. Jest ciepło, temperatura jest optymalna. Tak, dzisiaj było tak 23, 27 momentami. Wieczory i noce są chłodne. Jutro jedziemy nad chińską granicę, pod chińską granicę, tam prawdopodobnie będzie minus 5 stopni, ale to tylko na odcinku, może 100 maksymalnie kilometrów. Jesteśmy przygotowani, damy radę na pewno i fajnie, że możemy właśnie w takich okolicznościach przyrody zobaczyć to wszystko. I z tego, co czytałem i słyszałem przed wyjazdem, to właśnie w tych miesiącach, koniec września, początek października, jest tutaj najlepsza widoczność. Po prostu wtedy zobaczyć można przez przejrzyste niebo w 95% wszystkie szczyty, góry i krajobrazy. No, będzie, myślę, że będzie pięknie. No już teraz jest pięknie. Znaczy jest trochę chmur, ale wydaje mi się, że to nawet troszkę dodaje smaku tym widokom. Tam jest na przykład lodowiec. Tam jest lodowiec. Na mnie w ogóle ogromne wrażenie robi, jak te lodowce parują. Tak. To jest takie piękne, po prostu dymi sobie góra. Zimna, nie? Znaczy, lodowiec mówię o tym języku, nie? Tak. No, a ty mówisz o szczycie. No bo szczyty parują, a tutaj jeszcze jest lodowiec, z którego jęzor schodzi tak w dół. Jest naprawdę, no, super. Więc, no, kurde, jest w pytę. Jest w pytę. I pozdrawiamy wszystkich, którzy nas wspierali w tym pomyśle, którzy byli naszymi sponsorami, którzy są naszymi sponsorami, którzy dali hajs. Dziękuję babciu, dziadziu, dziękuję ciociu, dzięki Beatka, dzięki rodzice. Wszystkim firmom, tak. Które nas wspierają w tym przedsięwzięciu. No. Za co bardzo dziękujemy, bardzo. Ułatwia to podróż po prostu w profesjonalnym nastawieniu. No, bez was byśmy tutaj nie byli. Także naprawdę fajnie, że się to udało, nie? Może też tak, że nie byli, ale byśmy tuali po prostu no, w powijakach to... z workami tak. Skórzanymi. Dłużej by to zajęło. Dłużej by to zajęło na pewno, ale dzięki wam jest dużo łatwiej. Tak. Buziaczki! I jeszcze szybka dogrywka. Oczywiście pozdrowienia dla naszych rodziców, dla naszych rodzin. I tutaj z mojej strony dla Uli, Manci, Agnieszki, które zawsze mówiły, po co tam jedziesz? Jeszcze tam cię nie było, na co ci to? Po co tak daleko? Czemu na tak długo? A jeszcze ciekawostka. Babcia Mancia mówiła do mnie, nie wiedząc, że to ja przekonałam Borka, żeby jechać na 2 miesiące. Mówi do mnie, Monisia, ale może wy nie jedziecie na tak długo? Weź powiedz temu Borkowi, powiedz Wojtusiowi, żeby no po co na 2 miesiące? Można krócej. A ja tak patrzę na babcię Mancię i mówię, babciu, ale to ja go przekonałam, żeby jechać na 2 miesiące. I babcia już nie miała argumentów, niestety. Ale babcia też jest niezła, bo ona ma coś takiego, że jak ja mówię na przykład, jadę do Pakistanu, to babcia mówi, a jeszcze tam się nie było. Mówię, jadę do Iranu, to nagle babcia się zapala lampka i mówi, a ja oglądam taki kanał na YouTube, tam taki Irańczyk opowiada. Więc wychodzi na to, że ja mogę jeździć tylko do krajów, tam gdzie babcia ogląda YouTube. Tak, oby mój oglądała tak intensywnie. Pozdrawianka. Dojechaliśmy do hotelu Ambassador w pasu, przy samej drodze, przy samych górach. No, dzisiejszy dzień był naprawdę wspaniały. Mega super widoki, Dolina Hunza, pasu, piękne góry. Nie zrobiliśmy wiele kilometrów, ale taki dzień był nam potrzebny. Odpoczęliśmy trochę, zatrzymaliśmy tutaj w hotelu. Odpoczniemy jeszcze bardziej. Jutro rano jedziemy pod chińską granicę. Mamy 140 kilometrów do Kundzierab Pass. Tak właśnie mamy. Tak.
był. Taki mamy poranny widoczek, aż mi się w głowie zakręciło. Te góry są takie wysokie i olbrzymie. No pięknie. I tutaj jest cieplej niż w pokoju. Także trzeba się zagrzać troszeczkę. Jest coraz chłodniej, jedziemy coraz wyżej, a dzisiaj dopiero odbędzie. Będziemy na 4600 i tam już będzie na minusie. Mam nadzieję, że bardziej nie zachorujemy. Patrzcie, jak cudownie. Właśnie wyjeżdżamy z pasu, dzień dobry. Wzięliśmy leki na chorobę wysokościową, na rozrzedzenie krwi. Co to były za tabletki? Duramid 250 mg. Nie mylić z Laremidem, bo to nie o to chodzi. No. Wyjeżdżamy, mamy 130 km do Kundjera Pass, czyli do chińskiej granicy z Pakistanem. Będziemy na wysokości ponad 4600 metrów i to jest cel naszej wyprawy, jeden z celów. Także zaraz będzie zimno, mamy ciepłe ciuchy na wierzchu. Grzane rękawiczki ja mam, mamy podpinki, mamy merino z ADV Insight, kominy z ADV Insight, ciepłe przeciwdeszczówki, znaczy przeciwdeszczówki nie są ciepłe, ale będą ogrzewać. Będą służyły jako windstopper. Tak. Grzane manetki na pewno się przydadzą, zobaczymy jak to będzie. Nasze przeziębienie nam na pewno nie pomaga. No nie. I ale... zastanawiamy się, czy te zadyszki, które mamy, to znaczy ja jestem przekonana, że to jest na pewno trochę choroba wysokościowa, znaczy choroba, może jeszcze nie choroba, ale na pewno wysokość, że mam taką zadyszkę. A drugie to to, że jestem niedotleniona przez to, że mam cały czas zatkany nos i oddycham przez buzię. No Borek to tak nie wiem do końca, przez co ty masz tą zadyszkę. Raczej przez zatkany nos. Czuję no. się dobrze. Też byliśmy na 400 ostatnio. I w ogóle nie poczułem różnicy. A ja umierałam tam, więc... Także myślę, że będzie okej, ale wzięliśmy tapsy w razie czego. Lepiej zapobiegać niż leczyć. No, obyśmy nie dostali obrzęku płuc, ani mózgu, ani gorączki, bo to jest dosyć powszechne przy szybkim wspinaniu się na takie wysokości, ale oby nie. Tak, bo niedługo pokonamy ponad 2 km w pionie. Inaczej się nie dało. Lecimy. Jesteśmy na 4000 metrów, jest dużo śniegu tam, ale jeszcze tak trochę czujemy, ja czuję trochę, jestem jak barometr i nawet zgadłam na jakiej wysokości jesteśmy, Borek chyba jeszcze nie czuje. Ja nic nie czuję, jest ciepło, może trochę wieje w klatkę piersiową, zatrzymaliśmy się po to, żeby się ubrać, bo zaczynają się agrafki, więc będziemy się szybko wspinać, więc lepiej, żeby było nam ciepło za chwilę. Także ogólnie jest cieplej niż myśleliśmy. Pogoda kłamie chyba, bo motocyklista, którego spotkaliśmy po drodze, mówi, że wcale nie jest tak zimno na górze i raczej nie jest na minusie. Także zobaczymy sami, zaraz się przekonamy. Jakieś 30 km i będziemy przy chińskiej granicy. Ale sztos. I zjemy batona. Ja robiłam rezerwację na Bookingu, wiesz, że hotel, a nikogo nie ma. Dup jest taki. Gdzie ja wezmę? Tam? Tylko tu. No dobra. Nieźle. Co tam, Monia, gdzie jesteś? No. Zrobione. China border. A, skurcz. Skurcz. Dojechaliśmy na chińską granicę. Czajcie to? Jestem drugi raz w życiu na chińskiej granicy. Jesteśmy na Kundjera Pass, czyli granicy Pakistanu z Chinami. Udało się!
4600 ileś tam metrów nad poziomem morza. Idziemy zaraz się tam przejść i zrobimy sobie tam fotkę. Jest nieźle, jest chłodno, ale jest dużo cieplej niż myśleliśmy. I mam nadzieję, że można kupić magnes. Kundziora Pass 4635 metrów nad poziomem morza. 36 wskoczyło. Mamy mały spacer, bo niestety już nie spuszczają pod samą chińską granicę. Tam dobramy, żeby sobie zrobić zdjęcie. Musieliśmy na to zostawić tam. Także idziemy po kołek, zrobimy sobie foto i wracamy na normalną wysokość. Myślałem, że będzie dużo zimniej. Nie jest źle. Mogło być lepiej. Ale nie. Naprawdę. No ale oddycha się ciężko. Oddycham nosem, ale gadam, więc nie mogę do końca. Nieźle. Okej. Okej, thank you so much. Zrobiliśmy to! Dojechaliśmy na motocyklach z Polski pod chińską granicę! Kundziora Pass w Pakistanie! Super! Yeah! Yeah, za kit! Dobre jaczki, dobre jaczki! Hello! Hi, how are you? A, na mięso idzie. Nice, good one. Zrób z nim zdjęcie. Dawaj, dawaj, od przodu, tu. Mogę złapać? Thank you. Chicken. Mm-hmm. This is chicken fry. Okay. This is your honey. Super. Thank you so much. Dzisiaj śpimy z farelką. Dostaliśmy dosyć sporą farelkę, więc może będzie ciepło. Grzejemy się przy niej, więc mam nadzieję, że w nocy będzie tylko lepiej i trochę pośpimy bardziej ogrzani niż wczoraj. Także jest dosyć spora, nawet spoko grzeje, bo ta wczorajsza to była masakra, bo ledwo tak jakby ktoś wam tak chuchał delikatnie ciepłym powietrzem i w ogóle nie było tego czuć. No więc śpimy z 50-100 metrów od wczorajszego hotelu, no także było mega blisko i stwierdziliśmy, że a dobra, zapytamy jeszcze tutaj, czy mają ogrzewanie. No jak pokazali nam tą dużą farelkę, to stwierdziliśmy, no dobra, to zostajemy. No i zjedliśmy dobrą kolację. Zjedliśmy jakąś taką potrawkę z mięsa z jaka i z kurczaka i bardzo dobre domowe frytki. No jakąś tam herbatkę ziołową nam polecili. Herbatka nazywa się Tomorrow Tea. I to słowo tomorrow to nas po prostu prześladuje, bo zaczęło się od Taftanu, czyli granicy, tam gdzie było cały czas tomorrow we go, tomorrow. I później to była taka anegdota, że jak tylko było coś, że jutro, to było tomorrow go, więc też śmialiśmy dzisiaj, że tomorrow nas prześladuje.
była jeszcze jakaś wycieczka z Malezji i był jakiś przewodnik właśnie tej wycieczki, jakiś Pakistańczyk, także chwilę z nim porozmawialiśmy, też tam pomógł zamówić jedzenie. I właśnie on nam zaproponował tą herbatę tumoru, bo zacięłam się, bo nie wiedziałam, co chciałam powiedzieć. No i jutro mieliśmy jechać do Skardu, ale jest trochę za daleko jak na taką drogę, bo jest ponad 340 km, więc zobaczymy, ile jutro zrobimy. No i jakoś tam się... Mamy sporo czasu, więc będziemy się jakoś tułać do tego Naran, bo tam się chcemy spotkać z Sanulachem i oddać mu kartę SIM, no i ogólnie się z nimi spotkać, bo oni jadą właśnie w góry, a my jedziemy do niego, do Islamabadu, także jego już nie będzie tam w Islamabadzie, gdzie będziemy spać. Coś jeszcze chciałabym wam powiedzieć? A, że myślałam, że mnie nie dojedzie trochę wysokościówka, ale jednak boli mnie głowa. Nie jakoś tak strasznie się źle czuję, ale no głowa mnie boli. Borka chyba nic nie boli. Przycina wąsa w łazience. Nic cię nie boli? Nic. Nic, mówi, że nic go nie boli. Więc no jesteśmy przeziębieni, jesteśmy chorzy, kaszlemy i w ogóle. Smarkamy się, ale no może będzie lepiej. Już może jak będziemy zjeżdżać w dół, w sensie na południe, no to już będzie trochę cieplej i w hotelach będzie też cieplej. Także trochę się wykurujemy, mam nadzieję, jak najszybciej. Bo no średnio jeździć z takim kaszlem, katarem i rano jest masakra, jest cała zasmarkana, kaszę, wszędzie flegma w nosie, w gardle. No dramat, ale aby przeszło jak najszybciej. Także my idziemy spać. Jutro o 8 śniadanie. No i jedziemy dalej. Mam nadzieję, że jutro nie będzie brzydko, bo takie chmury dzisiaj zaszły już, jak byliśmy tam na górze, na granicy. I no w pogodzie, jak sprawdzałam Kundrze Pass, no to, że jutro już ma padać śnieg i ma być zachmurzone całe niebo. Więc mam nadzieję, że tylko tam, a tutaj będzie spoko. Bo już jak wracaliśmy, no to prawie nie było słońca. I mam nadzieję, że będzie jednak jutro słonecznie. Trzymajcie kciuki.